Bezbożnictwo w Polsce zaczyna być coraz większe. Nie obcym przeszkadza nasza religia, ale nam, Polakom, zaczyna przeszkadzać Bóg, że tu jest. I będą jeszcze mówić, bo państwo powinno być świeckie, bo powinien być rozdział Kościoła od państwa, bo powinniśmy być państwem laickim. Nasza pasywność sprawia, że wrogowie Boga i religii w naszej ojczyźnie czują się coraz bezpieczniejsi i podejmują coraz to nowe akcje. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Słowa z dzisiejszej Ewangelii. Moi drodzy, dzisiaj w liturgii nasze oczy kierujemy ku naszej świątyni. Uświadamiamy sobie, jak wielka musiała być wiara tych ludzi, którzy wznosili tę świątynię. Patrzymy na czasy, kiedy ona powstawała, na ten okres, jakim ją wznoszono. Przecież Polska była wtedy pod zaborami. Było wiele biedy, wiele niedogodności. A jednak trzeba nam dzisiaj oczyma duszy zobaczyć tą wiarę tych ludzi, którzy nie patrzyli na to, że są trudne warunki. Chcieli Bogu zgotować coś, co Boga zachwyci. I rzeczywiście w ciągu 23 lat budowania tej świątyni w końcu została uwieńczona praca ludzi poświęceniem przez księdza biskupa. Było to w roku 1900. I tak oto od tego momentu ludzie umierają, nowi się rodzą, a my wszyscy podążamy do tej świątyni. Ona staje się dla nas kimś bardzo ważnym. I teraz na co nas uwrażliwia Pan Jezus? Żeby nie tylko podziwiać piękno świątyni, ale żebyśmy sami stawali się w tym miejscu świątynią Boga. Bo Pan Bóg nie tylko chce mieszkać w tym domu, ale Pan Bóg chce mieszkać także i w nas. I dlatego ilekroć przekraczamy próg Kościoła, to nie tylko po to, aby pokłonić się Bogu, by Mu oddać cześć, by wyznać wiarę, ale po to, aby wziąć tę łaskę, by później umieć po chrześcijańsku żyć. Zauważcie, że w tym roku pochylamy się nad wielkim miłosierdziem Boga, nad Jego dobrocią, nad Jego wyrozumiałością, nad Jego przebaczeniem. Bo taka jest prawda. Ale w dzisiejszej Ewangelii, którą przed chwilą przeczytałem, Jezus jawi się zupełnie inny. Kiedy zauważył, że ludzie, którzy przychodzili do świątyni, zamiast oddawać cześć Bogu, zamiast wyznawać wiarę, modlić się, obrócili świątynię w targowisko, wtedy nie patrzył na to, co pomyślił. Chwycił za bicz, zaczął wyrzucać to wszystko ze świątyni. Co więcej, te monety, które oni tam zbierali ze sprzedaży baranów, gołębi, bo wtedy takie składano ofiary, porozrzucał i wołał: nie róbcie z domu ojca mego targowiska. To jest coś bardzo istotne i bardzo ważne. Właśnie człowiek, który podąża do świątyni, powinien uświadomić sobie, że Pan Bóg nie godzi się z jego grzechem i wszelki grzech trzeba usuwać z serca. I Pan Jezus po to pozostał na ziemi, aby nam grzechy przebaczyć. Dlatego w naszych kościołach są konfesjonały. Właśnie widzę, jak i w czasie, i przed nabożeństwem, i w czasie nabożeństwa,
i teraz w czasie mszy świętej podążacie do tych kratek konfesjonału, aby szukać przebaczenia Bożego. Bo taka jest prawda. Przechodzimy przez drzwi i mamy podejść aż pod ołtarz, pod Kalwarię, gdzie Pan Jezus będzie się modlił za nas. Ale do tego miejsca nie można podejść, jeżeli się nie ma czystego serca, jeżeli ma się grzechy. I stąd też po drodze do ołtarza stoją konfesjonały, o którym Pan Jezus nam przypomina, że jest tutaj tak, żeby nie tylko się za nas modlić, ale tak, żeby nam grzechy przebaczać. I o tym, żeśmy rozważali na mszach świętych dopołudniowych, byśmy byli wdzięczni za to, co ten Bóg nam dał w ostatnim czasie. I to nas do czegoś też zobowiązuje. Kochani, podczas tej mszy świętej chciałbym kilka myśli powiedzieć jeszcze na temat czegoś innego. Tak jak zasygnalizowałem na początku mszy świętej, gdy dzisiaj patrzymy na nasz Kościół, na miejsce obecności Boga, to podczas tej mszy świętej, którą odprawiamy za ojczyznę, to też powinniśmy popatrzeć, że taką świątynią dla Boga przed 1050 laty stała się polska ziemia. Przecież gdyby nie było chrztu, nie byłoby świątyń, nie byłoby przydrożnych krzyży, nie byłoby kapliczek, nie powstawałyby klasztory. To właśnie tamto wydarzenie, patrzcie, sprawiło, że polska ziemia nabrała charakteru sakralnego. Popatrzysz, widzisz wieże z krzyżami, jedziesz ulicami, często widzisz przydrożne krzyże, kapliczki, powstają piękne świątynie. To wszystko sprawia, że ludzie mówią: wierzymy w Jezusa Chrystusa, jesteśmy chrześcijanami. Właśnie, kochani bracia i siostry, i przez lata nikomu to nie przeszkadzało. Nawet był taki okres, że kiedy po wojnie drugiej Polska stała się pod hegemonią Związku Radzieckiego, z początku zaczęto wypowiadać walkę tym znakom religijnym. Ale Polacy stanęli w obronie i powiedzieli: nie. Można nam wiele rzeczy zabraniać, ale nie można naszych świątyń przemieniać na magazyny, na kina. Nie można z naszych tam zamknąć świątyń. I trzeba powiedzieć, że nieraz i w niektórych miastach przelewała się krew. Polacy nie chcieli nikogo niszczyć, ale chcieli mieć wolność religijną. Chcieli, by nie zamknięto ich świątyń, bo chcieli się modlić. I to uszanowali nawet wrogowie religii. A dzisiaj już nie ma wrogów religii. Ale moi drodzy, zauważcie pewne bardzo niebezpieczne zjawiska. Chciałbym dzisiaj na nie zwrócić uwagę, bo to nie obcy, ale Polakom już niektórym wiele w Polsce przeszkadza. Na przykład w wielu miastach nie można używać dzisiaj dzwonów kościelnych, ponieważ my się chcemy wyspać, my chcemy odpocząć i są takie przecież miejscowości, gdzie wygrano w sądzie sprawę. I dzwony, choć są przy kościołach, nie mogą być używane. Patrzmy, ile jest zawsze mówienia, jeżeli odbywają się jakieś procesje po ulicach. Ja tu ostatnio czytałem, bo dziś był piękny pochód świętych w Sanoku. Nie wiem, czyście o tym wiedzieli, czy nie, ale z parafii Najświętszego Serca Jezusowego do Przemienienia Pańskiego przeszli święci z relikwiami. Była taka piękna procesja świętych. Ile tam było takich bezmyślnych komentarzy. A po co, a na co, czy Boże ciało nie wystarczy? Już znowu coś nowego wymyślają? Patrzcie, co to komu przeszkadza? A są tacy, którym przeszkadza, że ludzie chcą się modlić.
ile jest krzyku na temat katechezy w szkole. Czytałem ostatnio świadectwo pewnego katechety. Mówił, otrzymałem w szkole salkę katechetyczną. I wtedy podniósł się straszny krzyk w szkole. Jak to? Szkoła napiera charakteru świeckiego. To, że salkę ma etyk, matematyk, fizyk, chemik, nikomu to nie przeszkadza. A kiedy w szkole oddano tylko salkę katechetyczną, zaraz podniósł się wielki krzyk, że szkoła nabiera charakteru religijnego. Jakże patrzcie, ile jest bardzo negatywnych komentarzy, jeżeli władze państwowe biorą udział w różnych nabożeństwach, albo jeżeli duchowieństwo uczestniczy w uroczystościach państwowych. Przecież to my dzisiaj wszystko przeżywamy i to nam powinno otwierać oczy, że bezbożnictwo w Polsce zaczyna być coraz większe. Nie obcym przeszkadza nasza religia, ale nam, Polakom, zaczyna przeszkadzać Bóg, że tu jest. I będą jeszcze mówić, bo państwo powinno być świeckie, bo powinien być rozdział Kościoła od państwa, bo powinniśmy być państwem laickim. I właśnie z tym wszystkim muszą się zmierzyć ludzie, którzy teraz doszli do władzy. Ostatnie wydarzenia, które mieliśmy możliwość osiągnąć, one powinny nam dać dużo do myślenia. Ja już nie mówię o czarnym poniedziałku, ale o tym drugim, kiedy już nie wychodzili na ulicę, ale szli od kościoła do kościoła, od pomnika religijnego do pomnika. Jakie bluźnierstwa były? Czy my mamy milczeć na to wszystko? Czy mamy przejść obojętnie wobec tego, co widzieliśmy? I tutaj przychodzi nam z pomocą jeden świętych, który czcimy w naszej parafii, święty Maksymilian. On też spotkał się z czymś podobnym w Rzymie przed 100 laty, w 1917 roku. Wtedy też były organizacje, które wychodziły na ulicę i krzyczyły, że Bóg jest im niepotrzebny, religia. Starały się obelżywe słowa rzucać przeciw papieżowi, biskupom, kapłanom. I wtedy ten młody kleryk z Polski, który został wstrząśnięty tym, co zobaczył, bo on wychowany tutaj zawsze w duchu religijnym, nigdy się z tym takim nie spotkał. I kiedy zobaczył te bluźniercze pochody, poszedł do kaplicy i zaczął się modlić. I pyta się Matki Bożej, nie sam decydował, co ma robić. Pytał się Maryi, jak mam się zachować wobec tego, co widzę? Maryja nie powiedziała mu, klękaj do pacierza i módl się tylko. Ale powiedziała mu, organizuj ludzi, żeby wyszli też na ulicę i powiedzieli, że Bóg jest im potrzebny. A więc zauważcie, że Maryja nie mówiła o pasywności, ale o aktywności. I dzięki temu powstało rycerstwo niepokalane. Święty Maksymilian właśnie nam pokazuje, że nasze milczenie, nasza pasywność sprawia, że wrogowie Boga i religii w naszej ojczyźnie czują się coraz bezpieczniejsi i podejmują coraz to nowe akcje. I dlatego, kochani bracia i siostry, właśnie w takim duchu podjęliśmy w naszej świątyni modlitwę, bo wiemy, że od pewnych ludzi bardzo dużo zależy. Co my możemy tutaj zrobić w Strachocinie? Będziemy pouczać prezydenta, panią premier? Czy będziemy pouczać ministrów? Nie. Ale wiemy jedno, że modlitwa ma wielką siłę, ma wielką moc, a szczególnie modlitwa w naszej kościele. Dzisiaj gościłem człowieka z Warszawy, który jest bardzo włączony w intronizację Chrystusa Króla. Przyjechał tutaj specjalnie, by prosić, żebyśmy odprawili w Strachocinie nowennę przed 19 listopada. Kiedy nim nastąpi oddanie Chrystusowi, Królowi Wszechświata, naszej ojczyzny, niech powiemy Chrystusowi, że chcemy
dalej, aby Chrystus był królem Polski. Mówił, prosimy was, módlcie się tu w Strachocinie. Odprawcie nowennę 9-dniową, żeby święty Andrzej wyprosił nam u Boga łaskę, byśmy to, co będziemy czynić w Krakowie w Łagiewnika 19 listopada, by się Panu Bogu podobało. Kochani, zobaczcie, ludzie z daleka to widzą, jak bardzo ważne jest to miejsce Strachocina dla historii dzisiejszej Polski. Dlatego to jest nasz święty obowiązek, aby się modlić za tych, którzy muszą podejmować trudne decyzje. I tak naprawdę musi to do nas dotrzeć, że kiedyś narodem wybranym przez Boga był naród żydowski. Dlatego był ten naród tak prześladowany, nienawidzony. Nawet przyszła II wojna światowa, kiedy podjęto decyzję, że ten naród musi wymrzeć. Historia tego narodu się dopełniła w Jezusie Chrystusie. Ten naród miał objawiać Boga osobowego, że Bóg to nie jest jakiś wymysł ludzki, że Bóg to nie jest jakaś rzeźba zrobiona, czy jakaś figura ulana, ale jest Bóg, który mówi do człowieka, który w niebie mieszka. I to było zadaniem narodu żydowskiego. Ale teraz wszystko na to wskazuje. Wszystko to mówi, że tym narodem szczególnie umiłowanym i wybranym, aby bronić chrześcijaństwa, aby bronić katolicyzmu, jest Polska. Pan Bóg nie z darma z tego narodu wybierał siostrę Faustynę. Nie bądźmy tacy, że jesteśmy lepsi jak inni. Pan Bóg przez siostrę Faustynę już nas objawiał światu i nas wywyższał. A później dał nam papieża Jana Pawła II, który dokonał wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał na świecie. Dzisiaj właśnie ten człowiek z Warszawy mi opowiadał, czy ksiądz wie, że Jan Paweł II, było jego życie w łonie matki bardzo zagrożone. I byli tacy, co doradzali. Po co ma żyć to dziecko? Będzie tylko utrudnieniem dla ciebie. A matka powiedziała nigdy. To dziecko muszę urodzić. Co by się stało, gdyby matka posłuchała doradców? Gdyby nie miała wiary? A znacie opowiadanie z życia ojca Pio? Kiedy siedział w konfesjonale i przyszła do niego kobieta do spowiedzi. W pewnym momencie ojciec Pio jakby zdrętwiał. Kobieta przestała mówić i sama o tym opowiedziała, że w pewnym momencie miała przed oczyma, przed kratkami konfesjonału, Watykan. I tam niosą dziecko, niosą papieża, które ma rysy podobne do niej. I po chwili to ustało. I ojciec Pio powiedział tylko to. Widzisz, kim miało być to dziecko? Papieży miało być. A nie pozwoliłaś mu żyć. To są fakty. Dlatego jeżeli dzisiaj walczy się o każde życie, to my wiele rzeczy nie rozumiemy. O wielu rzeczach nie wiemy. I tak było z Janem Pawłem II. O takich sprawach trzeba dzisiaj mówić Polakom. Bo nam się wydaje, że my jesteśmy panami tej ziemi. A później nie radzimy sobie z wieloma rzeczami. I dlatego dzisiaj wdzięczni za to, że tu w tej świątyni, w tej parafii święty Andrzej powiedział, zacznijcie mnie czcić. Popatrzcie, tu w Strachocinie powiedział, że Polsce potrzebny jest ten święty, że trzeba pobudzić go do modlitwy, bo nie damy sobie rady i my tu nic innego nie robimy. My nie chcemy żadnego wywyższenia prezydenta, władców. Nam zależy na katolickiej Polsce i tylko taka jest intencja naszych spotkań, żeby ci, którzy rządzą dzisiaj, kiedy ten cały świat, który taki jest liberalny,
który tak o Bogu nie myśli i Bożych przykazaniach, aby ci ludzie, którzy za nas cierpią, za mnie i za Ciebie, żebyś mogła chodzić do kościoła, żebyś mógł się modlić, żeby oni nie zeszli z tej drogi, żeby byli na tyle wytrwali. I oni chyba to dobrze rozumieją. Wczoraj na spotkaniu z ludźmi pan prezydent powiedział jedno. Wychowałem się w wierze katolickiej i nie cofnę się przed niczym. Co dał do zrozumienia? Żeby miał urząd, stracić wszystko, to katolikiem być nie przestanie. Takich nam potrzeba władców. I dlatego, kochani bracia i drogie siostry, właśnie chciałbym wam wszystkim, którzy się teraz przyszli, którzy przychodzicie w te 30 dni miesiąca do świątyni, podziękować, bowiem w tym okazuje się nasza miłość do ojczyzny. Mogliśmy odpocząć, nawet samiście widzieli, że przez chwilę zaczął padać deszcz, nie przestraszył was. Przyszliście, by spełniać pewien obowiązek wobec ojczyzny, ale ojczyzny katolickiej, chrześcijańskiej. I dlatego, święty Andrzeju, dziękujemy ci za tych, którzy się modlili za naszą ojczyznę, za grupę świętego Andrzeja Boboli, która nam prowadziła te modlitwy. Dziękujemy ci za tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj tu przyszli i się modlą. I prosimy cię, abyś nas obronił przed tym złem, którym wypowiedział nam świat. Abyś dał siłę i moc tym ludziom, którzy dzisiaj mają obowiązek bronić wiary i przykazań na polskiej ziemi, Ewangelii, obecności krzyża, i żeby oni wytrwali i nigdy się Ciebie nie wyparli. To jest nasza intencja, nasze pragnienie i nasza modlitwa. Amen.